Chrystus, dobry wieczór. Moi drodzy, to szczególny dzień, tak sobie stałem tam z tyłu. Trochę myślałem o tym dniu przed 45 laty. Kto z was pamięta ten dzień? Ręka do góry. Mało nas jest takich, którzy pamiętają. Ja miałem wtedy 9 lat i pamiętam tą euforię w mojej rodzinie, w moim domu. Później to się udzielało na sąsiadów i na całą miejscowość, całą Polskę, cały świat. I te bardzo ważne słowa, które papież powiedział w dniu rozpoczęcia swojego pontyfikatu, nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, które nawet są jakimś tam zawołaniem moim biskupim, ale właśnie to otwarcie drzwi swoich serc ku Chrystusowi, to było takie najważniejsze zadanie, jakie czuł, że ma, dostał od Pana Boga. Jan Paweł II był tym, który starał się otwierać serca ludzi na Chrystusa, starał się im przekazać, aby się nie bali. I my doskonale widzimy, czujemy to, jak bardzo wielu ludzi, może nawet naszych kolegów, przyjaciół, gdzieś boją się otworzyć swoje serce na Chrystusa. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jest takie zdanie, które gdzieś tak bardzo mocno mi w sercu brzmi, to jest to pytanie Jezusa, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. Czy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie w Krakowie, do Krakowa, do Polski, do świata? To też zależy trochę od nas, od was, młodzi, drodzy przyjaciele, których wiele zależy na waszym świadectwie. Często opiera się jedyna okazja, że wasi rówieśnicy, koledzy, przyjaciele mogą usłyszeć o Bogu, o Chrystusie, o papieżu. Bardzo wiele mówi się o Kościele, bardzo wiele mówi się o Bogu, bardzo wiele mówi się o papieżu, o innych, o całej rzeczywistości Kościoła. Często słyszymy jakieś negatywne opinie, one gdzieś tam wsiąkają w nasze serca. Moi drodzy, nie pozwólmy na to, nie bójmy się, otwórzmy drzwi Chrystusowi. Naprawdę warto otworzyć na Chrystusa. On też, gdy głosił swoje Ewangelie, później wysyłał swoich apostołów, przygotował ich na to, że będzie im trudno. On sam, mówiono o nim, że przez Belzebuba wyrzuca złe duchy. Warto tym pamiętać, abyśmy mieli też sobie taką pokorę i naprawdę otwierając swoje serca, pozwolili Panu Bogu działać w naszych sercach i starali się też innym w tym otwarciu pomóc. Oto w czasie tego różańca się modliłem, szczególnie za was, młodzi przyjaciele, którzy tu jesteście. Przyszliście dzisiaj w to miejsce takie szczególne na mapie Krakowa. To tutaj były te najsympatyczniejsze spotkania młodych z papieżem, gdy stał w tym oknie i żartował i mówił różne śmieszne rzeczy, ale też bardzo poważne, które gdzieś tam wielu z nas jeszcze pamięta, a jeśli ktoś nie pamięta, bo jest za młody, aby to pamiętać, no niech poszukajcie sobie te różne wypowiedzi papieża, które naprawdę miały w sobie bardzo poważne przesłanie. Tam wypływała ta prawdziwa troska człowieka, ta walka o ducha ludzkiego, o to, aby się nie zagubił, aby się nie oddał w ręce zła. I o to się módlmy, o to prośmy Pana Boga. A w sposób szczególny dzisiaj, w ten wieczór, bo jest godzina 21, więc ta godzina, w kiedy my w Polsce śpiewamy apel jasnogórski. Więc teraz łączmy się duchowo z Jasną Górą, z Matką Bożą, łączmy się z Janem Pawłem II, który gdzieś tam z tego innego okna, z nieba patrzy na nas i na pewno raduje się jego serce, że jest nas tutaj kilka osób, które no, poświęciły ten wieczór, aby o nim pamiętać, aby niejako jeszcze raz wzmocnić swoją wiarę, starając się otworzyć swoje serce dla Chrystusa. Śpiewamy apel jasnogórski.